Cześć, witam was serdecznie w dziewiątej części, a zarazem już ostatnim odcinku z gry The Beast Inside. Jeśli nie widziałeś pozostałych, koniecznie je sprawdź. Zostaw coś po sobie, by być na bieżąco. Lecimy! Zaczynamy rozdział 11. Oh, fuck! Don't do this to me now! Stop! Jej. Znowu znajdujemy się w jakimś niespodziewanym, dziwnym miejscu. A coś tu jest. Weź to. Dobra, jak się stąd wydostać? Okej. Wow, tu są jeszcze inne rzeczy. Ale ten pistolet może nam się przydać, więc weźmy go. Ha! Prawdopodobnie to szeryf. Bardzo prawdopodobne. Son of a bitch! I never thought he would do something like that. It's not just the keys and the messages. He wants to get rid of me. Emma, she stayed at home and he's there with her. Dobra, jak stąd się wydostać? O, chyba tędy. Chyba tędy, albo i nie. Albo i nie. No, nie wiem. Wydawałoby się, jakby Adam miał jakąś chorobę. Coś z psychiką, bo... No nie ogarnia, kompletnie nie ogarnia. Nagle się znajduje albo w jaskini, potem w studni, teraz w aucie. I nie wiadomo skąd. Tak naprawdę się to bierze wszystko. The house, Emma. Just a little more. I can do it. I have to. Mamy kilof? Mamy. Pamiętam, że to jezioro było dosyć blisko domu, więc stąd jest na pewno niedaleko. Czy to dzieci są? What's going on? Where is it coming from? No, są trzy opcje. Albo to się dzieje, bo się dzieje. Albo jest nawiedzony. Albo ma coś z banią. Ej, tak jakbyśmy się cofali w czasie. Może to coś wspólnego ma z naszą krwią? Emma? Emma, you here? Bo jesteśmy spokrewnieni w końcu z Nikolasem. A teraz nasze światy widocznie zaczynają łączyć się w jedną całość. A? Drzwi od piwnicy? Krew? Where did he drag her? Our basement? Why? To jest chyba ten moment z pierwszego odcinka. Wezmę łoma. No tak, tak jak mówiłem. Ktoś zamurował tą ścianę. Dyktafon? Okej, zaczynamy w takim razie rozdział 12. Skoro człowiek w masce nie jest moim ojcem,
tylko jego zabójcą. Zatem kim on tak naprawdę jest? Kto skrzywdził tych wszystkich ludzi? Czy ojciec mógł mieć drugie dziecko? Nieślubnego Benkarta? Widocznie w tym rozdziale dowiemy się, co kryje się pod maską. Who are you? Może to jest nasz brat? We end this today. Jej. Nie wiem. Kim jesteś? Zdejmuj tą maskę. Co ty się bawisz? Slipknota? Wygląda bardziej, jakby chciał coś mi pokazać. I znowu tutaj. Nie lubię tego miejsca. To jest najstraszniejsze miejsce w całej tej grze. Naprawdę muszę tam iść. A, wcześniej przybyliśmy z tamtej strony. Tutaj widzę, drzewo spadło i odcięło całą drogę. No skoro muszę jeszcze raz wejść do tego pomieszczenia. Dobrze. Niech tak będzie. Byle żeby to... Oj, chyba troszeczkę się pozmieniało. Chyba ktoś tutaj urządził nieco inaczej to pomieszczenie. A? Jaskinia. Judge Norton. Am I seeing him again? Poor old scoundrel. I never wished you well, Norton. But this... It was him, Jacob. It was him. Who? In the mine. That was also him. I'll get you out of here, and you'll tell me everything. Hold on. This way, quickly. Poznaję tą maczetę. Dobra, troszeczkę już się dowiedzieliśmy. Co za zmiana grawitacji nagle. This is a job for grown men. They go deep underground, drilling and sweating away in the dark to extract the ore from the earth. You only get in their way. Why does it all come back to me? I must get out of here. Jak odzyskać Kilof? Najprawdopodobniej muszę dostać się na piętro wyżej. Jeszcze brakowało labiryntu. Ej, dobra, już ogarniam. Odwróciły się ściany. Ej, dobra. Skaczemy. I znowu jesteśmy tutaj. Ha.
Nie wiem, tak krążę w kółko. Gdzie tu jest jakaś... Jak zwykle. No kurde, jak zwykle. Znowu ta figurka. Do you really want to sit in the dark? Do you like breaking rules? Forgive me, father. It won't happen again. Where to now? Up. Może znajdziemy coś tutaj. Please, I'll go crazy if you don't let me out. I'm sorry. Don't be sorry, Nicholas. He will be sorry. What? Who's there? We have to help each other. The whole world is against people like us. It's all my fault. No, it's not. It's their fault. And they will pay. Your old man and the others. No, no, no. We cannot think that way. We can do anything. Ever since he said you ruined his life, since he started to lock you up in here, I deserved it. He cheated on her. Did you know? And he didn't want her to have you, the most respected son of a bitch in Blackstone. Stop it! You're confusing me! It's time for revenge. First, I will fuck up the mine. What do you say? I know where the old man keeps the dynamite boxes. This way. This is my chance. Jej, co się dzieje? You fucking brat. Father, I didn't do it. Stay away from my inn, Nicholas. Don't scare off the guests. Don't steal from the rooms. But I've never, I swear to God. How dare you take his name in vain? You have no God in your heart, you damned little shit. Said a hustler with a heart of shit. It's not just things disappearing in this inn, but the guests too. You were supposed to help me, not get me in trouble. People are trouble. You will see that when you finally open your eyes. Now, it's time for me to open fire. You're back, Nicholas. You knew you couldn't escape punishment. Father? Up the mine, murdered all those people. John was right. Don't come any closer. Stay away. Czy my jesteśmy w tym wszystkim tak naprawdę źli? No to wygląda, że to sam Nicholas jest człowiekiem w masce. Jej, do góry. I na dół.
nie. Wygląda jakby przez te omamy nie wiedział za bardzo, co się dzieje. O nie! Uda nam się. Dawaj, szybko. Szybko! Biegiem, biegiem. Kurde, kto się okaże tym zabójcą? Czy ten człowiek w masce to jest nasz brat? Czy to jesteśmy my? Już wiemy, że to nie jest nasz ojciec. Tyle dobrze. Ostatni rozdział gry The Beast Inside. Is this really happening? What's going on? Where's that voice coming from? Is this happening right now? Adam! Adam! Emma! Emma, are you here? I must have lost my mind. Teraz na zmianę prowadzimy Nikolasa i Adama. Latarka należy do Adama, natomiast lampa do Nikolasa. I zamieniają się osobowościami, nie wiem. Wydaje mi się, że to z powodu krwi. Ze względu na to, że Nikolas jest jego przodkiem. Może być tak samo coś nie tak z Adamem. Widocznie wcześniej to się nie ujawniło, dopiero w tym domu coś się zaczęło dziać. Być może Adam jest nawiedzony w jakiś sposób, nie wiem. Może poznamy odpowiedź wreszcie. It's just like... There's no coming back. Że co? It's over. You can't get away. Hear me. You're not going to get away with it. I know what you did. I followed the trail of your crimes. I've been to all the places you've spilled blood. There's just one thing that remains a mystery. Why? That's beyond my grasp. So many people have died. Speak up. Tell me. Why? No właśnie, byłeś w tych wszystkich miejscach. The question is... Why did you do it? He hurt you, I know. And I opened your eyes, and then you saw... Your father's reflection in every human being. A world full of beasts in human disguises. No one was innocent. Evil was eating at their consciences like a cancer. And who do you think you are to decide if they deserve to die? They certainly didn't deserve to live. They... Just think about it. Your father's partner, that old crook, desperate to get rid of us. The detective, a vulture, feeding on the tragedy of commoners. Susanna, a miner's widow and a vicious bigot who wished everyone all the worst. And last but not least, the judge, a grafter and a regular scoundrel. I've seen worse. Right, your father, a true role model for that small community. I know they were not good people, but what you did to them... I
protected us, don't you see? I saved your life. Or maybe you're just a bloodthirsty sadist who looks for guilt in others in order to blot out your own. You know where you would be if it wasn't for me? In that fucking darkness. The old man would be pissing on your grave, and all of fucking Blackstone would still be full of human vermin. Maybe. But that's not an excuse. I don't need one. The choice is simple. You let the vermin spread, and they will take over the world, or you wipe them out, protecting the righteous few. They will call you a lunatic. So what? There must be another way. Like what? You'll wash your hands of it all? You'll hide from humanity in a fucking cave? You'll fall back into madness like the last time? You'll tell the doctors you don't remember anything? Really? If you get rid of me, they'll squash you like a bug. You think you can just snap your fingers and I'll be gone? I'm the one to blame. I won't deny it. It's time to accept the truth about myself, however terrifying it might be. There's a line now between you and me. You've become my prisoner, and you'd better start cooperating. What are you talking about? What are you trying to achieve? I'm the one asking questions here. Name! What kind of sick game is this? Emma, for fuck's sake! Emma. Emma Stevens. Really? Nadia Kamayeva. In the 60s, you underwent training in one of the KGB centers in Russia. Did you or did you not? What? What training? Where's my husband? Adam! We've recovered part of the report. Maybe all that she told me was a lie. The KGB called those women sparrows. They seduced Americans in order to relay information to Soviet intelligence. Was I really so blinded by love? Where did you get this? Who sent you? She refused to talk, but she doesn't deny the allegations. What happened? What have you done to me? Adam! You! Why? What happened to you? 10 years together, and you've been pretending all this time. Adam, what happened to you? Why are you talking like that? Nicholas was my great-great-grandfather. Would you believe it? His diary opened my eyes. You have to be very careful about who you trust. The world is full of beasts. Stop it! You're delusional! It's me. You hear me? I'm your wife. We're expecting a baby. Remember? And war. War creates front lines even in our homes, in our bedrooms. Anyone can be the bad guy. But sometimes... Please. Okazuje się, że za tym wszystkim stoimy właśnie my. Sometimes it turns out that by fighting evil, we awaken the beast inside. I'm sorry, honey. I'm so sorry. No! What are you doing? A więc dowiedzieliśmy się, jaka jest prawda na temat bestii, która żyje w środku właśnie Adama. Nazywa się Nicholas najprawdopodobniej. No, takiego zakończenia chyba nikt się nie spodziewał. Bardzo dziwnie. Wychodzi na to, że ten notatnik to były nasze przemyślenia,
Coś w tym stylu. To już koniec gry The Beast Inside. Jeśli podobał Ci się odcinek, zostaw coś po sobie, aby być na bieżąco z kolejnymi seriami. Dzięki śliczne za oglądanie. Trzymajcie się, nara!